Serdecznie witam. Spotykamy się dzisiaj z Romanem Nachtem ponownie i przygotowaliśmy kilka ciekawych tematów. Witam Cię. Dziękuję, witam. Zaczniemy może o wzroście świadomości na świecie. Jak to z tym jest? Czy jest w tej dziedzinie dużo ściemy, czy rzeczywiście jakiś wzrost jest? Co to jest za książka? Tak, to jest książka. To jest książka pod tytułem Jezus oskarża i autorem książki jest Uli Weiland. Ja tą książkę przed laty czytałem jeszcze mieszkając w Niemczech po niemiecku i znaleźliśmy tu ostatnio w Bibliotece Śląskiej w języku polskim. Książka jest o tyle ciekawa, że nie jest pisana przez historyka, jest pisana lekko. Każdy człowiek, który naprawdę chciałby się coś dowiedzieć, czym jest faktycznie instytucja zwąca siebie Kościołem katolickim, kim jest tak zwany Ojciec Święty, na czym polega ta cała magia, dlaczego to trwa tak długo, na jakich zasadach to się opiera, jakich trików magicznych się używa w tym celu, to można to wyczytać z tej książki właśnie, która nie jest jedyną, bo był Karl-Heinz Deschner i inni, którzy opisywali to, ale tu jest to w skrócie. Książka jest o tym, że Jezus w sądzie oskarża Watykan, co robił właściwie Kościół katolicki, co zrobił z jego nauką i z jego imieniem. Czyli wręcz odwrotnie do tego, co na przykład uczył w kazaniu na górze. Okej, to przeskoczmy trochę bardziej na wschód. Kim był Allah? Na początku to było bóstwo lunarne, nazywało się Alila. Mało muzułmanów o tym wie, a ci, którzy wiedzą, nie mówią. Ci, którzy mówią, nie wiedzą i myślą, że Allah to jest jakaś istota, powiedzmy, męska, definitywnie męska, z wąsami, z brodą, prawda, który nagradza kogo chce, karze kogo chce, a szczególnie za nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo się zaczyna wtedy, kiedy ja sam nie żyję zgodnie z jego wolą, tam nie mam żadnej wolnej woli. Mhm. Na przykład jak idą na ulicach ci muzułmanie w Londynie, w Paryżu, niosą zawsze takie "To hell with freedom", tam nie ma wolnej woli.